Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Dzisiejszy odcinek będzie znacznie się różnił od poprzednich, gdyż opowiem Wam tajemniczą historię w wypadku w Wilczym Jarze. Zapytacie, czemu tajemnicza? Otóż chociaż dlatego, że tak naprawdę kilka minut po sobie dwa autobusy spadły z 18-metrowego mostu do wody w to samo miejsce, a ten fakt powinien już sam w sobie budzić pewne podejrzenia. Oprócz samego przedstawienia tej historii, postaram się ją przeanalizować po swojemu i przedstawić Wam możliwe hipotezy dotyczące przyczyn tego wypadku oraz spróbować obalić niektóre teorie dotyczące tego zdarzenia. Odcinek będzie w trochę smutniejszym klimacie z uwagi na to, że chciałbym dochować powagi i należytego szacunku osobom, które w tym wypadku zginęły. Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym podziękować najnowszym subskrybentom, którzy zdecydowali się zostać na dłużej, oraz podziękować patronom kanału Autobusy za wsparcie, gdyż to dzięki Wam mogę realizować te odcinki. Dla patronów przygotowane są również specjalne upominki. Wracając do dzisiejszego filmu, sytuacja, o której mowa, miała miejsce 15 listopada 1978 roku przy jeziorze Żywieckim, niedaleko Oczkowa. Tego feralnego poranka do wody z mostu spadły dwa autobusy w odstępie czasowym zaledwie 25 minut. I ten fakt, jak i wiele innych, rodzi najwięcej tajemnic wokół całej sytuacji. W latach 70. XX wieku wielu mieszkańców z regionu pracowało na Śląsku, jednakże głównym miejscem pracy tych osób były kopalnie. Pracownicy do pracy dowożeni byli autobusami pracowniczymi. Autobusy PKS-u zbierały mieszkańców z pobliskich miejscowości, a następnie zawoziły ich do pracy trasą, która wiodła przez most, który znajdował się nad potokiem w Wilczym Jarze, w Żywcu Oczkowie. Most był wówczas pokryty kostką granitową, na której z powodu niskiej temperatury tworzył się lód. Między samym mostem a taflą wody było 18 metrów różnicy wysokości. Praca w kopalni zazwyczaj rozpoczyna się o bardzo wczesnej godzinie, dlatego też pierwsze zdarzenie miało miejsce już o godzinie 4:50, a trzeba podkreślić fakt, iż autobus już wtedy był spóźniony. Dokładniej był to model H903 marki Autosan, który pozwolę sobie teraz pokrótce omówić z uwagi na to, że mój kanał specjalizuje się właśnie w autobusach. Była to odmiana międzymiastowa z silnikiem 6C107. Był to silnik wysokoprężny, sześciocylindrowy, o pojemności 6,5 litra i mocy maksymalnej 138 koni mechanicznych. Silnik ten był zblokowany z pięciobiegową manualną skrzynią biegów. Produkcję tych autobusów rozpoczęto już w roku 1973 i były produkowane one do roku 1980. Jego prędkość maksymalna wynosiła 88 km na godzinę, mógł on zabrać na pokład 36 pasażerów na miejscach siedzących oraz 10 na miejscach stojących, a jego masa własna to 7700 kg. Wspomniany autobus prowadzony był przez Józefa Adamka, który był ojcem pięściarza Tomasza Adamka. Autosan wpadł w poślizg, uderzył i przebił barierę na moście, spadając do wąwozu w Wilczym Jarze i rozbijając się w pobliżu brzegu jeziora Żywieckiego. Kolejne autobusy, które widziały to zdarzenie, zatrzymały się i zbiegały, aby pomóc uczestnikom tego wypadku, aby może udało się jeszcze kogoś uratować. Ja niestety nie jestem w stanie tego Wam przedstawić tak dobrze, jak może zrobić to po prostu uczestnik tego wypadku, czyli Janusz Kinek, ówczesny górnik KWK Brzeszcze, który jechał tym autobusem. Proszę, posłuchajcie. Ja żem spał w autobusie i jak żeśmy już weszli w zakręt, już czuć było, że próbuję hamować, nie bez efektu. No i tyle, że zawołał kierowca: ludzie, ratujcie się. I zdążyłem się chwycić przed sobą rurki, siedzenia. No i to było wszystko, co się zdążył chwycić i cały autobus runął. Strasznie długo to niby się leciał. Także były emocje, także. Pamiętam te emocje w tym powietrzu, jak się to leciało i długo, długo się. Później tylko uderzenie i straciłem przytomność także. Jak można usłyszeć z relacji pana Janusza, wiadomo, że autobus spróbował hamować, ale kierowca nie mógł już nic zrobić i powiedział do ludzi, aby ci się ratowali. I w ten sposób pierwszy autobus o godzinie 4:50 spadł z mostu. Jednakże chwilę potem, bo o godzinie 5:15, czyli 25 minut po pierwszym wypadku, przyjeżdżał drugi autosan. Rzecz jasna, inne osoby, które zatrzymywały się, stały przy drodze i próbowały zatrzymywać przejeżdżające autobusy, aby uważały lub pomogły w ratowaniu ocalałych.
Jednakże kierowca zignorował osoby próbujące go zatrzymać z kilku względów. Pierwszy był taki, że myślał, że są to jacyś autostopowicze. A drugi powód, dlaczego się on nie zatrzymał, był taki, że już i tak był spóźniony i musiał nadrabiać straty na trasie. Chociaż odnośnie ludzi próbujących go zatrzymać, istnieje teoria, że ich po prostu nie zauważył, bo jednak trzeba pamiętać, że było jeszcze bardzo ciemno. Drogi nie były oświetlone, a samo oświetlenie autobusu we mgle też niewiele pomagało. Niestety autobus ten też wsunął się w wyrwę w moście i okręcając się w powietrzu uderzył w wodę, a następnie zatonął na głębokości 5 metrów. Wówczas, gdy drugi autobus spadł do wody, zaczęły nadjeżdżać pierwsze karetki, milicja oraz prokurator. Jest to największa tragedia, jaka miała miejsce w tym regionie. W tym wypadku życie straciło 30 osób. W większości, co jest jeszcze smutniejszym faktem, były to bardzo młode osoby. 9 osób z pierwszego wozu, które udało się uratować, przeżyły. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które zginęły, to było to 29 mężczyzn i jedna kobieta. I właśnie z tą kobietą związana jest smutna historia, a wręcz bym powiedział, że druga tragedia. Ta jedna kobieta, która znalazła się wśród nieszczęśliwej 30 ofiar tego wypadku, była żoną jednego z górników, który krótki czas przed tym wypadkiem zginął w tragicznych okolicznościach. Ona jechała tym autobusem, aby móc odebrać jego ostatnią wypłatę i tym samym mieć środki na życie. Niestety ona również zginęła tragicznie, co pokazuje, że była to podwójna tragedia. Nie chcę za bardzo opisywać to, co się tam działo po wypadku, gdyż kanał ten oglądają również osoby młodsze, ale można było tam zobaczyć wiele wyrwanych elementów wyposażenia autobusu, rzeczy osobiste ofiar, czy chociażby zawinięte kanapki, które mieli oni przygotowane do pracy. Oczywiście trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak do tego doszło. Jest to chyba pierwsze pytanie, jakie stawia sobie osoba, która usłyszy o takiej tragedii. I tę kwestię, a w sumie to kilka wątków, postaramy się tutaj rozwinąć. Zaczniemy od oficjalnego komunikatu, czyli iż przyczyną katastrof drogowych było niezachowanie przez kierowców prędkości bezpiecznej, czyli poniżej 30 km na godzinę w chwili wjazdu na most i odpowiedniej techniki jazdy. I brzmi to jak najbardziej sensownie, podczas gdy weźmiemy pod uwagę kilka istotnych aspektów, takich jak: powierzchnia mostu była wyłożona kostką granitową i w połączeniu z listopadowymi przymrozkami na poziomie minus 6 stopni Celsjusza tworzyła swoiste lodowisko i przy prawdziwej szklance nawet i prędkość 30 km na godzinę uważam za zbyt dużą. Oprócz tej oficjalnej wersji również istnieją dwie inne, które postaram się Wam przybliżyć, a następnie każdą z nich przeanalizujemy i popierając logicznymi argumentami spróbujemy coś z nich wywnioskować. Kolejną wersją i powodem tej katastrofy był zły stan techniczny autobusów, a dokładnie zły stan ogumienia pojazdu, który pozostawiał podobno wiele do życzenia. I trzecia wersja to wersja z policyjną Nysą, która podobno stała na moście, a kierowca autobusu, próbując wyminąć ten pojazd, stracił panowanie nad autobusem, wpadł w poślizg i wypadł z mostu. Chociaż jest też wersja, iż autobus uległ wypadkowi właśnie z takową Nysą, przez co uderzył barierki i wpadł do wąwozu. Każda z tych trzech wersji brzmi logicznie, ale spróbujemy się każdej z nich przyjrzeć i podać za i przeciw. Zaczniemy sobie od tej ostatniej, która jest siłą nakładana przez autora książki o tytule Tajemnica Wilczego Jaru, której autorstwem jest Paweł Zyzak. W książce tej jedną z głównych przyczyn podawana jest policyjna Nysa, która miała wówczas stać na moście i podczas próby jej ominięcia kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i runął w przepaść. Odnośnie tej wersji, rozmawiałem z byłym technikiem kryminalistyki w Żywcu, który miał bezpośredni kontakt z osobami, które wówczas miały służbę i według tej osoby nie ma podstaw i możliwości, aby się ona tam znalazła. I można powiedzieć, że jest to słowo przeciwko słowu, ale Nysa nie występuje w żadnych zeznań osób, które były świadkami tego zdarzenia. Owszem, można przyjąć hipotezę, iż Nysa pojechała i uciekła z miejsca zdarzenia po pierwszym wypadku, aby uniknąć odpowiedzialności, ale w takim razie, jakie jest prawdopodobieństwo, że 25 minut później inny autobus dokładnie w taki sam sposób wpadnie do wąwozu? No i tutaj rodzą się już pewne pytania. Podobno autor książki na siłę próbował włożyć tam wątek Nysy policyjnej. Jest to w pewnym sensie sensowne zachowanie ze strony czysto biznesowej. Mianowicie pomyślcie Państwo na logikę. Jaka książka lepiej będzie się sprzedawała?
Książka, która atakuje milicję i w cudzysłowie wyciąga brudy na nią, stawiając ją w roli winy całego zdarzenia? Czy książka, która mówi o tym, że autobus spadł w pocisk i spadł z mostu? Otóż od zawsze ludzie lubią czytać i słuchać o sytuacji, gdzie milicja lub policja w jakimś stopniu zrobiła coś źle lub przyczyniła się do złego zdarzenia. Taka jest już ludzka natura. Dowodów na to, że się ona tam znajdowała, nie znajdziemy. Są to tylko domysły i spekulacje, które wywołały falę krytyki na ówczesne władze, że próbują to zatuszować i zrzucić winę na kierowców. I taka wersja ma poparcie ludzi, gdyż, jak wiadomo, były to czasy przed zmianą ustroju i ludzie wtedy wręcz byli wrogo nastawieni do władzy i milicji, a taka sytuacja mogła tylko wszystko podsycać i dorzucać oliwy do ognia. Ale jest to słowo przeciwko słowu i należy jeszcze spojrzeć na to logicznie. Jeśli nawet byłaby to Nysa, o której nikt nic nie słyszał i nie widział, która prawdopodobnie uciekłaby z miejsca wypadku, aby nie ponosić konsekwencji, to czemu drugi autobus w taki sam sposób miał wpaść do wody? Jest to argument moim zdaniem kluczowy, iż prawdopodobieństwo, że drugi autobus w taki sam sposób 25 minut później ulegnie wypadkowi przy zmiennym czynniku, jakim była potencjalna Nysa, no uważam, że mówi to samo za siebie. Z racji, iż nie ma dowodów na to, że Nysa była powodem wypadku i podjęcia gwałtownego manewru i z powodu, iż jest to mało prawdopodobne, aby drugi autobus w taki sam sposób uległ wypadkowi bez takiej Nysy, w mojej opinii ta wersja nie ma większej racji bytu, ale jest to tylko moja opinia. Nie mówię, że tak się nie wydarzyło, lecz w swobodny sposób próbuję przedstawić za i przeciw wersję wydarzeń. Kolejną wersją wydarzeń to zły stan ogumienia autobusów oraz stan techniczny. Należy dołożyć tutaj fakt, iż przed kursem tego feralnego dnia autobus był podobno całą noc naprawiany na zajezdni, aby mógł wyruszyć. Trzeba pamiętać, że mamy rok 1978. Autobus, który był uczestnikiem tego wypadku, prawdopodobnie był wyprodukowany w roku 1977 i miał zaledwie rok. I sam autobus uchodził raczej za jeden z mniej awaryjnych, przez co tak długo był on użytkowany. Ciężko jest mi omówić kwestię ogumienia, gdyż jest szansa, że ten posiadał jakieś starsze opony i może być tutaj ziarno prawdy, ale ciężko jest mi dać wiarę, aby nowy autobus jechał na starych oponach. Ta wersja według mnie jest jak najbardziej prawdopodobna i może być tutaj kropla prawdy, ale ponownie są to tylko domysły, jednakże po części już potwierdzone. Ostatnią wersją, tą oficjalną, jest niedostosowanie kierowców do prędkości, która miała kluczowy wpływ w połączeniu z beznadziejną sytuacją na drodze. Ta wersja jest również ciężko do potwierdzenia, ponieważ nie wiemy, z jaką prędkością jechał kierowca, a też sam kierowca nie może się wypowiedzieć, gdyż zginął w wypadku, a często jest tak, że w takiej sytuacji winą wówczas obarczała się osoby, które zginęły, gdyż osoba, która nie żyje, po prostu sama się nie obroni. A na coś zrzucić winę trzeba. Jednakże ta wersja w połączeniu z informacją o tym, że kierowcy próbowali nadrobić spóźniony czas, ma już tutaj większy sens. Po zapoznaniu się z materiałami w sieci, jak i wywiadami, przedstawię wam moją wersję tej sytuacji, ale jest to tylko czysta spekulacja i prosiłbym o niebranie żadnych z tych wersji w 100% poważnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie żadnej z tych wersji w 100% udowodnić lub też obalić. Uważam, że kluczową sprawą były tutaj warunki pogodowe. Trzeba pamiętać, że mamy listopad i temperaturę 6 stopni Celsjusza na minusie. Takie warunki połączone z nawierzchnią na moście dawały w rezultacie szklankę. Są to warunki, z którymi współczesne auta mogłyby mieć problem. A trzeba pamiętać, że mamy rok 1978, gdzie nikt jeszcze nawet nie słyszał o nowoczesnych systemach bezpieczeństwa. Dodatkowo jest bardzo ciemno. Przypominam, że autobus jechał o godzinie około 5 rano, gdzie nawet w lato o tej godzinie mogłoby być jeszcze ciemno. Autobus też nie waży 1500 kg jak większość ówczesnych samochodów. Waży on prawie 8 ton, co sprawia, że po wciśnięciu hamulca autobus jedzie jak na sankach. Ciężko nazwać to nawet hamowaniem, co nawet przy niskiej prędkości może spowodować, że autobus staje się w pełni podsterowny i nie mamy nad nim żadnej kontroli. Sam kierowca miał też presję czasu. Są to czasy, gdy każdy oczekiwał od kierowców punktualności bez brania pod uwagę, czy kierowca dojedzie bezpiecznie w warunkach, czy nie. Duże opóźnienie wywierało presję szybszej i mniej uważnej jazdy. To w połączeniu z wczesną godziną, co przekładało się na prawdopodobnie złe wyliczenie odległości hamowania, dało katastrofalne skutki. Uważam, że największym winowajcą była tutaj pogoda oraz presja czasu na kierowcach. Ciężko jest się skupić na pracy, podczas gdy ma się świadomość, że przez takie spóźnienia można być wyrzuconym. Co za tym idzie, przestać być w wielu przypadkach jedynym żywicielem rodziny generowało ogromny to stres i presję na kierowcach.
Tak więc w mojej opinii zawiodły tutaj trzy czynniki. Pierwszy, pracodawca, który wywierał presję, aby kierowcy nadrabiali czas na trasie. Drugi, bardzo złe warunki pogodowe. Oraz trzeci, w najmniejszym stopniu, niedostosowanie stylu jazdy do warunków, ale jest to poniekąd uzasadnione pierwszym punktem. Jednakże nie można wskazać jedynej przyczyny tego wypadku i pewnie nigdy się to nie uda. W miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia, stoi pomnik ku pamięci ofiar tego wypadku. Otwiera ją Józef Adamek, a zamyka Bolesław Zoń, czyli kierowca drugiego autobusu. Najmłodsze trzy ofiary miały po 18 lat, a najstarsza 48. Niestety jest to 500 km od mojego miejsca zamieszkania i nie miałem jak fizycznie się tam udać, aby wam to miejsce przedstawić. Być może kiedyś z waszą pomocą do tego dojdzie. Sytuacja ta jest jedną z najtragiczniejszych, jeżeli chodzi o historię wypadków komunikacyjnych w Polsce. Dyspozytor, który wydawał pozwolenie dla kierowców, napisał wiersz upamiętniający tragicznie zmarłych pasażerów. Pozwolę go sobie teraz odczytać. Jan Słapa, most. Kierowcom i górnikom, którzy umierali w wodach Jeziora Żywieckiego w 1978 roku, poświęcam. Wysokie mosty budzą strach, zazwyczaj nad potokami wiszą. Obok sztucznych jezior w górach bywają mosty, co smutek przynoszą. Znam most, który ból niesie, nad potokiem wilczy jar zwisa. Potok zasila Jezioro Żywieckie i nuci górnikom żałosnego blusa. Pierwszym śniegiem posypany oszroniony zrzucił do jeziora autobusy BBA 1678 i BBA 1679 zabójczą siłą nieznanego potwora. Autobusy przewoziły górników do kopalń Brzeszcze i Ziemowit, by czarne złoto ziemi wydzierać. Dusili się w jeziorze, skoro świt. Po mękach wkrótce byli w raju, tak jak w autobusach siedzieli, parami, a śmierć liczyła żniwo. W lodowatej i morderczej topieli. Kierowcy też do raju poszli w listopadowy tragiczny ranek. Raz w roku na most przyjeżdżam, zniczę pale i w wodzie daję wianek. Żałosne dźwięki słyszę w zatoce, to ryby łkają za męczennikami. Mnie także żałość serce ściska, kierowcy byli moimi podwładnymi. Gdybym przewidział, że mróz pragnie ofiary dla Boga wody, kierowcy Bolesław i Józef nocą nie otrzymaliby na wyjazd zgody. Wiersz ten jest piękny i bardzo przejmujący. Dosadnie prezentuje uczucia związane z tą katastrofą. Mam szczerą nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Szacunek i pamięć dla zmarłych.